Filozofka Hannah Arendt nie pozostawia nam złudzeń. Prawda i polityka nie pozostają ze sobą w dobrych stosunkach i nikt nigdy nie zaliczał prawdomówności do cnót politycznych, mówi nam Arendt i dodaje, że polityka szuka przede wszystkim warunków skutecznego działania, warunków dobrej politycznej roboty, więc siłą rzeczy abstrahuje od problemów etycznych. Zatem politycy kłamią lub, jak lubimy ujmować eufemistycznie, mijają się z prawdą. Tak było, jest i będzie, ale chodzi w tym wszystkim o skalę, jak to trafnie ujął XIX-wieczny dramatopisarz, autor jednej popularnej książki, Aleksander Gribojedow, Łży, lecz znajże miarę. Prawo i Sprawiedliwość nie ma miary w kłamstwie, bo PiS uczynił z kłamstwa fundament swojej władzy, podstawowe polityczne modus operandi. Wyraz swojej filozofii politycznej Jarosław Kaczyński dał dawno temu z mównicy sejmowej w lipcu 2006 roku, kiedy rzekł: żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Ot niby zwykłe przejęzyczenie, a jednak było coś na rzeczy. W prawdziwą, jednak totalną epokę kłamstwa PiS wkroczył kilka lat później. Jest rok 2010, kwiecień. Dochodzi do katastrofy smoleńskiej. Teorie spiskowe na ten temat pojawiają się, jak ustalili badacze, jeszcze tego samego dnia, późnym popołudniem i wieczorem. One kiełkują w tym tłumie, który zbiera się na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim. Ale wówczas Prawo i Sprawiedliwość nie podbija tego bębenka. Jarosław Kaczyński będzie rywalizował o prezydenturę po zmarłym bracie z Bronisławem Komorowskim i ma być w tej kampanii politykiem łagodnym, rozważnym i racjonalnym. Kiedy jednak Kaczyński z Komorowskim przegrywa, to dokładnie 2 tygodnie po drugiej turze wyborów prezydenckich w 2010 roku Prawo i Sprawiedliwość powołuje w Sejmie zespół parlamentarny do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Na czele tego zespołu staje polityk już wówczas skompromitowany i niewątpliwie kontrowersyjny Antoni Macierewicz. Ma jedno podstawowe zadanie: wykreować kłamstwo smoleńskie, a potem je podtrzymywać przy życiu. Mówimy publicznie tylko to jako ustalone, co ustalimy, ponieważ ustaliliśmy, że były na pewno przynajmniej dwie eksplozje, może było więcej. Proszę Państwa, prokuratura na przykład ustaliła, że było ich więcej. Antoni Macierewicz stawia tezę, że nie było żadnego wypadku, żadnej katastrofy, tylko że był zamach, usiłuje tę tezę udowodnić za pomocą rozmaitych pseudoekspertów. Na przykład jeden z nich przekonywał, że skrzydło samolotu prezydenckiego Tupolewa zostało odstrzelone i miał na to dowód. Dwie puszki po napojach energetycznych, jedna była zgnieciona, druga rozerwana. Inny ekspert także używał puszek i przekonywał, że samolot w wyniku zderzenia z ziemią nie mógł się rozbić na wiele kawałków, wiele części. Nie mógł się rozbić, bo kiedy ów ekspert uderzył puszkę młotkiem, no to ona nie rozpadała się na wiele części, tylko była zgnieciona. Kolejny ekspert przekonywał, że podłużne pęknięcie kadłuba samolotu mogło powstać jedynie w wyniku ciśnienia wewnętrznego, jakiejś eksplozji, wybuchu, i dowodem na to były gotujące się i pękające podłużnie w pewnym momencie parówki. Na dzień przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku Gazeta Polska, sympatyzująca z Prawem i Sprawiedliwością, ogłosiła na pierwszej stronie wprost: prezydent Kaczyński został zamordowany. I ta wersja obowiązuje w Prawie i Sprawiedliwości do dziś. Oczywiście mordercami są wskazani przez PiS palcem Władimir Putin oraz Donald Tusk. Jak podał ostatnio portal Okopress, aż 36% Polek i Polaków wierzy w teorię zamachową. To 1,5 razy więcej niż w ostatnich latach. Ten przyrost jest notowany przede wszystkim w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. To wyborcy PiS-u są najsilniej zainfekowani kłamstwem smoleńskim i najchętniej dają mu wiarę. Zresztą Jarosław Kaczyński swoim wyborcom nie pozwala
o zamachu zapomnieć. Ostatnio mówił o zbrodni zamachu podczas 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej, czyli 10 kwietnia tego roku. I to jest ta zmiana, ta wielka zmiana, o której chciałem właśnie dzisiaj, 12. rocznicę katastrofy, 12. rocznicę zbrodni, zamachu, państwu powiedzieć. Kilkanaście dni temu zaś, odsłaniając pomnik swojego brata w Tarnowie, także stwierdził, że został w tym mieście zapytany, co się stało w Smoleńsku, i odparł wprost, że to była zbrodnia, zamach, że mordowali ci, którzy teraz mordują w Ukrainie. Ktoś tutaj pytał, czy to była katastrofa, czy zamach. To był zamach. To była zbrodnia. Tych samych, którzy dzisiaj mordują na Ukrainie. To kłamstwo smoleńskie jest PiS-owi potrzebne z dwóch powodów. Po pierwsze, mobilizuje twardy elektorat Jarosława Kaczyńskiego. Jest także takim mitem założycielskim Prawa i Sprawiedliwości od 2010 roku, po licznych porażkach wyborczych. No ale z drugiej strony także pozwala PiS-owi okładać pałką zbrodniarzy i zdrajców, ludzi, którzy mają krew na rękach swoich politycznych przeciwników, a właściwie wrogów. Kolejne wielkie kłamstwo PiS tworzy w 2015 roku. To jest kłamstwo, które ma pomóc PiS-owi wygrać wybory. Brzmi: Polska jest krajem w ruinie. W sierpniu 2015 roku Beata Szydło, która jest kandydatką na premiera Zjednoczonej Prawicy, trwa kampania wyborcza, jedzie do Nowej Soli w województwie lubuskim. Tam ustawia się na konferencję prasową na tle zrujnowanych budynków starej fabryki Nici Odra. To ma być dowód na to, że Polska jest krajem zniszczonym, zdewastowanym. Odra to taka Polska w pigułce, tak przekonuje nas Prawo i Sprawiedliwość. To jest temat zaniedbany, a od 8 lat nie słyszymy ze strony polskich polityków rządzących o tym, żeby robili cokolwiek dla wsparcia polskiego przemysłu i tych, którzy ten przemysł chcą odbudowywać i chcą realizować swoje projekty, między innymi na takich terenach jak tutaj w Nowej Soli. Takich miejsc w całej Polsce jest bardzo dużo. We wrześniu jest ostatnia przed wyborami konwencja Prawa i Sprawiedliwości i właściwie to, co mówią poszczególni mówcy, od rolnika spod Stargardu Szczecińskiego po przedsiębiorcę z Pcimia, ma udowadniać tę tezę właśnie, że po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego właściwie nie ma czego zbierać. Tyle, że to hasło uderzyło w Prawo i Sprawiedliwość rykoszetem, ponieważ sieć została zalana rozmaitymi inwestycjami z całej Polski i podpisane były one ironicznie, na przykład zrujnowany Koszalin albo zgliszcza we Wrocławiu. Więc Prawo i Sprawiedliwość postanowiło się rakiem z tej tezy wycofać, właściwie nie przyznawać się do niej i zmienić narrację. Beata Szydło już nie mówiła o Polsce w ruinie, tylko Polsce źle zarządzanej. Ale ten kłamliwy osad, ta kłamliwa diagnoza pozostała i z pewnością trafiła do części późniejszych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Za swoich rządów Prawo i Sprawiedliwość zakłamuje też historię. Ta dyscyplina naukowa ma strategiczne znaczenie dla obecnie rządzących. Idzie to dwutorowo. Z jednej strony postaci czy wydarzenia, które Prawu i Sprawiedliwości nie odpowiadają, są zamilczane, wygumkowywane, bądź też fałszywie oskarżane. Na przykład Lech Wałęsa, którego wielkości Prawo i Sprawiedliwość nie uznaje, nazywając go nie inaczej jak tylko Bolkiem. Czy też inni działacze Solidarności, którzy teraz są w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie rzecz się ma z wydarzeniami, te, które są nie na rękę Prawu i Sprawiedliwości, nie są zgodne z myśleniem, polityką historyczną Prawa i Sprawiedliwości. O tych się nie mówi. Na przykład czarna karta naszej polskiej historii, czyli Jedwabne. Z drugiej zaś strony następuje gloryfikowanie tych, którzy
sympatyzowali bądź sympatyzują z Prawem i Sprawiedliwością. Na przykład z PRL-owskiej opozycji to Anna Walentynowicz, czy też Kornel Morawiecki, który był założycielem Solidarności Walczącej i był oczywiście ojcem urzędującego dziś premiera. Podobnież z wydarzeniami, na przykład Prawo i Sprawiedliwość podnosi do entej potęgi kult żołnierzy wyklętych, doprowadzając do absurdalnych wręcz sytuacji, kiedy Mateusz Morawiecki oddaje honory Brygadzie Świętokrzyskiej, która kolaborowała z III Rzeszą. Oczywiście największy kult jest tworzony wokół postaci świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Trochę podług zasady, że osłabia się wszystko to, w czym się przesadza, ponieważ to, co Prawo i Sprawiedliwość, przede wszystkim Jarosław Kaczyński, opowiada o Lechu Kaczyńskim, dawno już przekroczyło granice nieprawdy i śmieszności. Lech Kaczyński był działaczem Solidarności, był niewątpliwie prominentnym politykiem po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności w 1989 roku, ale nie był herosem, tak jak przedstawia go Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnio arcybiskup Marek Jędraszewski raczył był nawet stwierdzić, że Lech Kaczyński był królom równy. W kłamliwy sposób działania Prawa i Sprawiedliwości doskonale, wręcz koncertowo wpisał się Mateusz Morawiecki. Można nawet powiedzieć, że uczeń przerósł mistrza. Po pierwsze, Mateusz Morawiecki to mitoman. Nieustannie fantazjuje na swój temat, buduje swoją legendę. Na przykład kiedyś mogliśmy się od Mateusza Morawieckiego dowiedzieć, że to on negocjował nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Chyba najtrafniej i bardzo krótko odpowiedział obecnemu premierowi były premier Leszek Miller, który faktycznie negocjował, a brzmiało to tak: nie sądzę. Ja sam negocjowałem przystąpienie do Unii Europejskiej 20 lat temu. Nie sądzę. Po drugie, Mateusz Morawiecki to cyniczny kłamca, uważa kłamstwo za narzędzie uprawiania polityki równie dobre jak każde inne, a może nawet najlepsze. Ostatnio, kiedy premier podróżował po kraju, to trafił także do Świercza na Mazowszu i tam podzielił się z opinią publiczną następującą historyjką, a mianowicie, kiedy spotkał się z szefową Komisji Europejskiej, to miał ją uświadomić, to było jeszcze przed likwidacją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, że ta izba zajmuje się przede wszystkim sprawami przestępstw pospolitych, takich jak gwałty, kradzieże albo jazda po pijanemu, że to aż 90% spraw, którymi Izba Dyscyplinarna się zajmuje. Bardzo szybko odpór Morawieckiemu dał profesor Włodzimierz Wróbel z Sądu Najwyższego, który wyliczył, że podobne sprawy, kradzieże, gwałty, jazdy po pijanemu, to raptem 11, a nie 90% spraw, którymi zajmuje się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Czyli Mateusz Morawiecki okłamał Ursulę von der Leyen, albo też okłamał opinię publiczną, że okłamał szefową Komisji Europejskiej. Jak było, trudno teraz dociec. Po trzecie, Mateusz Morawiecki to echo prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy Jarosław Kaczyński powie jakieś kłamstwo, to można być niemalże pewnym, że za kilkanaście dni najdalej Mateusz Morawiecki będzie to kłamstwo powtarzał. Ostatnio Jarosław Kaczyński w wywiadzie, którego udzielił Gazecie Polskiej, poinformował, że jeżeli opozycja w przyszłym 2023 roku wygra wybory parlamentarne, to Polska ni mniej ni więcej tylko straci swoją suwerenność. No i kilka dni później Mateusz Morawiecki na zjeździe klubów Gazety Polskiej poinformował opinię publiczną, że obecnie są trzy możliwości utraty suwerenności przez Polskę. Oczywiście może na nas napaść Władimir Putin, ale liczymy i pokładamy swoją nadzieję w NATO. Oczywiście może być potężny kryzys gospodarczy, chodzi o tę suwerenność gospodarczą. No i trzecie ryzyko to jest oczywiście, jeżeli opozycja wygra wybory w 2023 roku. Jakby tego było mało, Mateusz Morawiecki oskarża o kłamstwo wszystkich dookoła. Na przykład ostatnio mówił, że Donald Tusk posługuje się kłamstwem nader często i
chętnie. Donald Tusk posługuje się kłamstwem w sposób bardzo dowolny i bardzo częsty. Albo że Platforma Obywatelska jak Goebbels 1000 razy będzie powtarzała, że inflacja jest winą rządu. Ot klasyczna projekcja, czyli przypisywanie innym własnych, przede wszystkim negatywnych cech, zachowań, uczuć i działań. Kilkanaście lat temu Zygmunt Bauman mówił tygodnikowi Polityka, że kiedyś ludzie doskonale zdawali sobie sprawę, że politycy kłamią, stąd szukali prawdy u ekspertów, autorytetów, intelektualistów, mędrców. Ale teraz, stwierdzał Bauman, u progu XXI wieku także autorytety, intelektualiści, eksperci, mędrcy kłamią, tak jak kłamią politycy. A teraz spójrzmy na Polskę. Kłamią politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale z powodzeniem znajdują też dziennikarzy, którzy kolportują te kłamstwa od rana do wieczora. Znajdują socjologów, którzy pomagają rządzącym manipulować społeczeństwem, oszukiwać je. Znajdują prawników, którzy o niezgodnych z ustawą zasadniczą ustawach Prawa i Sprawiedliwości będą głośno mówić, że są konstytucyjne. Prawo i Sprawiedliwość znajdzie też ekonomistów, którzy powtórzą za Mateuszem Morawieckim, że inflacja została zaimportowana, że to putinflacja. Kłamstwo zdominowało naszą przestrzeń publiczną, zatruło nasze społeczne życie. To będzie niestety najtrwalsza scheda po rządach Prawa i Sprawiedliwości.